Mieszkańcy Tarnobrzega i okolic przez kilka dni pokonali wiele kilometrów, by pomóc 5-letniej Julii. Do charytatywnego biegania już po raz czwarty zaprosiło Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wspólnie z wychowankami Tarnobrzeskiego Domu Dziecka. Tradycyjnie trasa została wyznaczona nad Jeziorem Tarnobrzeskim, a każda chętna osoba mogła przebiec zadeklarowaną ilość kilometrów. Każdy pokonany kilometr to finansowa pomoc dla Julki, 5-letniej tarnobrzeżanki, która potrzebuje stałego leczenia, intensywnej rehabilitacji i opieki lekarskiej. Przychodzi tu bardzo dużo ludzi codziennie, co cieszy. Pogoda dopisuje, jest taka biegowa, nie jest za gorąco, nie pada deszcz, a wszyscy, którzy przychodzą, są zadowoleni. Wszyscy uśmiechnięci, machają do siebie, mówią sobie cześć. Już się wszyscy znają na trasie, bo ci, co chodzą od poniedziałku, no to się już z widzenia znają. Nowi przychodzą, ale też szybko się włączają w ten nastrój. Myślę, że o to tutaj chodziło. Wczoraj padł rekord. Biegało 347 osób. Przebiegliśmy 2800 kilometrów, dobrze mówię? Nie, przepraszam, 4800 wczoraj było przebiegnięte, także... Naprawdę ogrom? Do akcji przyłączyło się wielu biegaczy. Jedni pokonywali kilometry indywidualnie, inni całymi rodzinami. Można było biegać, jak i spacerować. Swoją kondycję postanowił sprawdzić m.in. przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega. Faktycznie udało mi się 5 kilometrów. Śmieję się, że pierwszy raz od chyba 30 lat biegłem. Jednak rower to jest coś, co chyba bardziej lubię. Natomiast okej, bardzo fajnie się biega. Co jest ważne? Cel. Cel jest najważniejszy, natomiast no cóż, wysiłek czuję w nogach, czuję w kolanach, czuję we wszystkich, w każdej części mojego ciała, ale postanowiłem, że jeszcze piątkę przebiegnę. Wszyscy robią dzisiaj coś fajnego dla jednej osoby i to jest piękne. To jest piękne, że mamy ochotę, mamy siłę i robimy coś fajnego. Sześciodniową akcję wspierały również grupy zorganizowane, dorośli i dzieci. Niektórzy nad Jeziorem Tarnobrzeskim byli stałymi bywalcami. Przyjeżdżają grupy biegowe ze Stalowej Woli, przyjeżdżają grupy biegowe z Sandomierza, z Gorzyc, był klub Nordic Walking z Kolbuszowej. Biegają codziennie strażacy, a jeszcze mają biegać policjanci. Super, pogoda trochę duszna, ale generalnie do biegania w sam raz. Całą grupą Państwo jakoś biegają? To znaczy rozbiegliśmy się po trasie, bo ja dopiero dołączyłem, tak jak mówię, jakieś 5 km temu, ale z kopalni jest trochę osób, także... Pozdrawiamy wszystkich. Dzisiaj biegam razem z moimi podopiecznymi. Dziewczyny trenują razem ze mną w programie Lekkoatletyka dla każdego. Prowadzimy cykliczne treningi 3 razy w tygodniu właśnie z zakresu lekkiej atletyki, na których mamy trochę biegania, trochę rzucania, skoków. I też serdecznie zapraszamy wszystkie dzieciaki z 4., 5. i 6. klasy podstawówki. Nowy nabór ruszy nam od września. Dziewczyny, jak widać, dzisiaj 5 km przebiegły, to chyba jest nieźle na treningu. Raźniej się biega w takiej grupie? No, mi na pewno raźniej, ale przede wszystkim chyba dziewczynom jest łatwiej, bo same siebie motywują i znacznie łatwiej te kilometry im upływają. No, było fajnie. Ciężko, ale fajnie. No, ogólnie dobrze, ja już jestem 4. dzień. W poniedziałek biegłam 9, we wtorek biegłam 13 i wczoraj biegłam 11. I dzisiaj na razie 5, ale zaraz jeszcze będę biegła. Bardzo fajnie się biega. Dzisiaj jestem 1. dzień i bardzo mi się spodobało i myślę, że jeszcze na pewno przyjdę. Duża frekwencja, tak wiele dobrych serc i wybieganych kilometrów zdrowia. To szczególnie cieszy rodziców Julci, którzy także dołączyli do grupy biegających. Staram się tak po 10 kilometrów z dziećmi tutaj co dzień biegać. No, czuję się już, jak to się mówi, w nogach te kilometry, aczkolwiek no, z dnia na dzień staramy się chociaż ten jeden kilometr jeszcze dołożyć, chociaż jeden, chociaż dwa, no i te koło 70 na sobotę zrobić. Taki nasz mały rekordzik. Akcję finansowali sponsorzy pozyskani przez Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu.